Zapraszamy serdecznie 10 listopada do gminy Rososz. Przed nami bardzo ważne wydarzenie. Piknik historyczny, powstanie styczniowe, zwycięska bitwa pod Rososzem. Nawiązujemy do zwycięskiej bitwy z 17 listopada z 1863 roku. I nasze uroczystości rozpoczynamy o 11:15 od złożenia zniczy pod pomnikiem powstańców styczniowych. Mogiła ta znajduje się na starym cmentarzu. Następnie odbędzie się msza w kościele parafialnym w intencji poległych podczas bitwy oraz za ojczyznę. A po mszy zapraszamy do parku w Rososzu, gdzie odbędzie się inscenizacja zwycięskiej bitwy pod Rososzem. W inscenizację zwycięskiej bitwy pod Rososzem są zaangażowane grupy rekonstrukcji z naszego powiatu oraz z powiatów sąsiednich, między innymi Terra Felix, Stowarzyszenie Szermierczo-Konne, Bialski Batalion Polskich Drużyn Strzeleckich oraz Poczet Rycerski Herbu Belina, Kresowe Bractwo Strzelców Kurkowych imienia Orła Białego w Terespolu, Grupa Rekonstrukcji Historycznej Niepodległa Biała Podlaska, Stowarzyszenie Lubelska Grupa Historyczna imienia Żołnierzy Wyklętych Lubelszczyzny, Radzyńskie Stowarzyszenie Kawaleryjskie imienia rotmistrza Wincentego Zawadzkiego. Więc zaangażowaliśmy, można powiedzieć, też naszych ludzi, bo też są osoby z gminy Rososz, które należą do grup rekonstrukcyjnych i też angażujemy zespół Zielawa, który 20 lat działa w naszej gminie i będzie też występować. Ostatnio skład Zielawy się powiększył, więc też w nowej odsłonie będzie można go posłuchać. Nasze dwa prężnie działające koła gospodyń wiejskich w Rososzu oraz koło gospodyń wiejskich Rumianki z Romaszek dostarczą nam tutaj tradycyjnych potraw i na pewno będzie smacznie i interesująco. Nasz historyk lokalny, nauczyciel historii, pan Marek Kulawiec, spisał historię powstania styczniowego, też przygotował dla nas prelekcję. Będziemy mogli wysłuchać o tym. Wydarzenie 10 listopada jest częścią większego projektu. Do tej pory były realizowane warsztaty plastyczne i florystyczne, a także piknik był z przeprowadzania warsztatów z szermierki, strzelania z łuku. Wydarzenie jest częścią projektu Powstanie Styczniowe 1863-1864, Zwycięska Bitwa pod Rososzem. I wydarzenie tam ma na celu upamiętnić, przybliżyć mieszkańcom historię Powstania Styczniowego. Działaniami towarzyszącymi są warsztaty plastyczne dla seniorów oraz grup przedszkolnych oraz florystyczne dla całych rodzin. Na warsztatach zostały wykonane kotyliony narodowe, na florystycznych powstała wiązanka na mogiłę powstańców styczniowych, znajdująca się właśnie w centrum naszej miejscowości. Jeszcze tylko dodam, że w ramach zadaniach trwa wystawa do 20 listopada bieżącego roku. Wystawa znajduje się w gablotach przed budynkiem GOK-u, prezentuje najważniejsze informacje o powstaniu styczniowym, uwzględniając powiat bialski. Na ekspozycji można zapoznać się ze zdjęciami, m.in. stroju powstańca czy mapą bitew i potyczek w powiecie bialskim.